jako świąt spokojnych, rodzinnych, dla dzieci naszych, abyście nie zapominały o tym, że trzeba w tym czasie odwiedzić dziadków, chrzestnych, wujków, ciotki, żeby znaleźć czas, wyłączyć na chwileczkę komórki, tablety, znaleźć czas dla rodzeństwa, dla rodziców, żeby z nimi porozmawiać, żeby z nimi pokolędować. Wszystkiego dobrego dla szanownych Państwa na Nowy Rok, doskonałych pomysłów, świetnych realizacji i dobrego świętowania.